Na trasie Poznań-Pobiedziska w Biskupicach trafimy na restaurację Golonkowo. To kolejny obiekt na szlaku kulinarnym Smaki Powiatu Poznańskiego. Z racji tej, że nazywamy się Golonkowo i ta nazwa nie jest przypadkowa, świadczy fakt, że specjalizujemy się gdyby w golonkach. Mamy 6 rodzajów golonek, od naszej tradycyjnej polskiej, która nazywa się u nas Wielkopolska, poprzez bawarską, do kolejnych, które wymyśliliśmy lub podpatrzyliśmy gdzieś na świecie i wprowadziliśmy u nas. W czasie obostrzeń epidemicznych dań przygotowanych w restauracji nie można spróbować na miejscu, ale są inne możliwości. W tej chwili jedyna forma, że tak powiem, dostawy dla klienta to jest catering. Tutaj staramy się działać bardzo sprawnie. Można odebrać gotowy produkt tutaj w lokalu, jak również dowozimy na miejsce do klienta. No, nie ukrywam, że obszar dowozu się nam zdecydowanie powiększył. No, dowozimy do 40 kilometrów od lokalu. Chcę również zaznaczyć, że Golonkowo, wbrew swej nazwie, nie tylko zajmuje się golonkami i specjalizuje się, natomiast również mamy szeroki, bogaty wachlarz potraw kuchni polskiej, od pstrąga, schabowego, dewolaja i tym podobnych. Jak mówi właściciel restauracji Golonkowo, pasja do gastronomii ma wcale nie tak odległe korzenie rodzinne. Urodziłem się w rodzinie, która miała tradycje masarskie. Mój dziadek już w latach 20. XX wieku był masażem na ziemi wielkopolskiej. Wykształcił w tym kierunku również swoich 3 synów. Potem skończyłem szkołę mistrzostwa gastronomii i się okazało, że po 30 kilku latach nagle tak się moje losy życiowe potoczyły, że postanowiłem otworzyć restaurację, czyli chyba gdzieś tam kiełkowała ta cała idea i teraz mam okazję spełnić swoje chyba ukryte marzenie.